Trzeba zwrócić uwagę, minęło mi 10. wniosku, w tym roku 55. sesję Rady Gminy Wójkowo. Witam bardzo serdecznie pana wójta, panią skarbnik, panią sekretarz. Witam wiceprezesa OSP na długi pana Jana Kryczarka. Witam koleżanki i kolegów. Witam radnego powiatowego. Witam kierowniczkę KOPS-u i pracowników Urzędu Gminy. Myślę, że nikogo nie pominąłem. Otrzymaliście państwo informację na temat porządku obrad. Czy ktoś chciałby wnieść zmiany do tego porządku? Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za przyjęciem tego porządku. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 44 sesji Rady Gminy. Rady Gminy znajdował się podpisany przeze mnie protokół. Był on do wglądu radnych. Czy ktoś z państwa radnych chciałby mieć zmiany lub ma uwagi do tego protokołu? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Bardzo 15 radnych głosowało za. Punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności wójta gminy. Proszę bardzo, panie wójcie. Odbywa się przed posiedzeniem komisja wspólna, w której toku będzie na WIP-ie gminy Wójkowo. Punkt szósty. Interpelacje i zapytania radnych. W związku z tym, że do mnie ani do pana wójta nie wpłynęła żadna interpelacja, przechodzimy do punktu siódmego. Do podjęcia uchwał w sprawach A. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035. Czy są pytania lub pytanie co do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Punkt B. Zmiany uchwały budżetowej gminy Wójkowo na rok 2023. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Punkt C. Realizacji zadania inwestycyjnego.
zakupowego pod nazwą remont pokrycia dachowego na budynku gminnym położonym na działce numer ewidencyjny 165 łamane na 7 w miejscowości Kupi. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie. Bardzo proszę Państwa, za podjęciem tej uchwały. Punkt D. Określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Kurkowo. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie. Bardzo proszę Radnych głosowało za podjęcie tej uchwały. Punkt P. Przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kurkowo na lata 2021-2025. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęcie tej uchwały. Punkt F. Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Kurkowo za rok 2022. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie. Bardzo proszę radnych głosowało za podjęcie tej uchwały. Punkt 8. Sprawozdanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie w tej przyjęcie tego sprawozdania. Bardzo proszę za. Punkt 9. Sprawy różne, symbolne wnioski i dyskusja. Czyżbym miał wykorzystać okazję i... Panie radny, czekam. Ale niestety. Proszę bardzo. Chciałem pokrótce zaprezentować to pytanie na temat budowa drogi na Zadowo Wójtowo. Oczywiście były takie niedomówienia, tylko nas nie mogą zostać, ale to dotyczyło nie gminy, bo to się podjazdy, które zostały przywołane do porządku, już jest wszystko załatwione, także znowu będziemy powiedzieć, że tam mieli wystąpioną na taką problematyczną za całe znaczy. Także tak, to nam to zapewnia. Prosiłem też, nie, to co mówię, to jest porozumienie na tym dyskursie, bo nie się nie ma, ale nie wiem, druga sprawa, jeśli jest to możliwe, pani z tym powiatowym, z tych wszystkich miejsc, gdzie się nie ma, tam połowa, nie połowa, to tam pani po prostu szanowała. To wszystko będzie usunięte, zabrane, będą przeszukane drzewa, bo te drzewa, które zostały, nie być tak dokonali na wiosnę i poprosiliśmy o przeszukanie tego, nie było akurat zlecenie na budowę drogi, to będzie nie warto wysiłku, bo się one jesteśmy, ale może to zrobić, bo jest potrzebne, żeby to tak miało być jak należy. Będą założone dwa lustra, drogie przy wyjeździe ze wsi i bułka przy wyjeździe ze gminy. Bo tam teraz musimy wychodzić, bo tak nie wyjeżdżali, bo to jest było częściej, duży zestaw, więc musimy tak zabezpieczyć, żebyśmy tak wykonali, na bardzo proszę się. Na prawie bieżące powiem utrzymane są w miarę możliwości naszego rejonu, ale myślę, że te prace się tutaj poprawiły. Radni, którzy tam zachęcali te wszystkie badania, wszyscy są tutaj zadowoleni, robią to w miarę szybko, sprawnie, poprawiła się ta sytuacja, ta zapisy robią, a mimo myślę, że będzie się dobrze, że wszystko miało. Myślę, że tutaj możemy dużo na tym wysłać. Zatem, panie
jeśli nie można było zgadzić, to uczestniczyli święcie, ale najważniejsze jest to było właśnie powiatki, głównie pokazanie tych wszystkich niedróbek i niestety takie niedróbki, które robią jako niedróbki, nie wygląda, że to nie taką miłą znakę. Więc tutaj też się poradnie wszystko. No i dziś już mamy efekty, że chyba nie ma bieżąco poszły rozkrytamy, jak mówię, do nadzoru, do kierowników rejonu, także skutecznie będzie działać. Jeżeli jakieś ustawa, natomiast mam pytanie do pana Wójta. Chętnie pytają ze względu na tą ustawę o nieczystościach. Bardzo wdrażamy usługi wywozu nieczystości. Czy nasza Polska może tak zrobić, ale może to czym nie bierze udział? To są dużo pieniądze, to zarówno tak nie miło. I na takie przynajmniej nie zarabia. Może to jest pytanie, tego nie wiem.
Otrzymaliśmy 130 tysięcy. Bardzo się cieszymy. Jest to kwota wydawająca, także bardzo wydawająca, jeżeli chodzi o ten nabór. Wartość projektu to 274 300. Zobaczymy, jak będzie to przydatne, jak ta ostateczna kwota się rozstrzygnie. Ale cieszę się, że to będzie finansowane. Dalej, składaliśmy również do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie z panem Mazowieckim w tym organizacji sołectw. Złożyliśmy w tym roku dla 5 sołectw, to przypomnę, to jest 10 tysięcy, maksymalnie 10 tysięcy, które można uzyskać od Urzędu Marszałkowskiego. A żeby było 10 tysięcy, to będzie 10 tysięcy na naszym wschodzie, które musi być również zainwestowane w gminie, które jest na terenie danej miejscowości. I tym wnioskiem jest oświetlenie liczne i tabliczki przy drodze, gdzie okazuje się, że mogą być nie należeć do gminy, a może inwestować również w ramach tego instrumentu. Oczywiście dofinansowanie może być mniejsze niż 10 tysięcy, ale my zawsze jesteśmy zobowiązani 20-50% dołożyć. Oczywiście, jeżeli chcemy wrócić do specjalnego 25 tysięcy, no to wtedy 15 tysięcy po stronie gminy, to 10 to jest maksymalna kwota. I tak, proszę Państwa, przeczytam wszystkie sołectwa, na które złożyliśmy wnioski, które wymienię z sołectwami, radami sołeckimi, wszystkie otrzymali do finansowania. I to jest akcja i montaż lampcy ładnych sołeckich starej łuki, maksymalnie na 20 tysięcy, czyli 10 tysięcy z budżetu marszałkowskiego. Dalej, zakup i montaż lampcy ładnych sołeckich z otoczenia fabryki, również maksymalna kwota. Modernizacja oświetlenia ulicznego sołeckie chlebowe, cały czas na chlebowe i w tym zadaniu to się znajdzie. Dalej, zakup i montaż lampy solarnej wraz z modernizacją oświetlenia licznego sołeckiej stali Kordes, czyli lampa solarna plus reszta na zmianę lamp solarnych. I jeżeli chodzi o nowe ulice, zakup i montaż lampy solarnej, to wszystko co maksymalnie kwoty to 10 tysięcy. Złożyliśmy wnioski na tzw. Polski Ład, jeżeli chodzi o zakup. Tam przypomnę, 98% jest kwota, jaką można otrzymać z zewnątrz, 2% plan własny beneficjenta. Na mocy ustawy, które Państwo przyjęliście, zgłosiliśmy na to, bo tak jesteśmy zobowiązani, bo te mamy dotyczy tak substancji zakupowych, jak i do paranki, też jak i do osób fizycznych, prywatnych. Złożyliśmy 4 takie wnioski, ponieważ 3 wywołali z zewnątrz. Tak po kolei. Jeżeli chodzi o gminę Bójkowo, złożyliśmy aplikację na rynek wyboru z końca 19 roku wyborującego. Wartość projektu 3,571 mln, to był zaufany. Kwota wnioskowana do dofinansowania 3,5 mln, to jest maksymalna. I zakładamy to plus 81 tysięcy. Dalej, konserwacja zabytkowego wyposażenia kościoła parafialnego w Kaliszynie gmina Bójkowo. Złożyliśmy wartość projektu, taki otrzymaliśmy od księdza Dominika na 1,020 tysięcy. Kwota wnioskowana do dofinansowania 1,020 tysięcy dla Dominika. Dalej, wymiana pokrycia dachu budynku zabytkowego na Wielkach na 725 tysięcy złożyliśmy. To jest wartość projektu. Kwota wnioskowana do dofinansowania 710, zapłacone po stronie właściciela 14,5 tysiąca. Dalej, remont konstrukcji kościoła parafialnego w Wielkach na Wielkach. Wartość projektu 1,153 tysiące. Kwota wnioskowana do dofinansowania 1,130, zakładamy plan własny 23 tysiące.
mój drogi, jeżeli chodzi o te różne wnioski, to chcę to podkreślić, mam bardzo podkreślić, bo różne informacje docierają. A chcę powiedzieć jasno, ten projekt rządzi się takimi samymi zasadami na razie pozostałe. Czy to były dla gmin, które funkcjonowały na stronie gospodarstwa rolnego, czy to też były inne nabory polskiego ładu, po prostu my składamy wniosek. Wniosek tutaj wyczytamy, a który został finansowany ze strony komisji rządowej. Nie jestem w stanie, teraz powiedzieć, bo dlaczego niektórzy uważają, że to już jest pewne. Jak jest złożone, to już pewne, tylko czekać na pieniądze. Nie. Czekać na ogłoszenie. Jeżeli te wyniki się pojawią, będą korzystne i wszystkie, bardzo oczywiście, że nie wszystkie wnioski złożone przez nas zostaną dofinansowane, aczkolwiek powiem, matematyka wskazuje, że się nie da. Raczej orientacja się tego wskazuje. Ale bardzo byśmy sobie życzyli. To wtedy wiemy, że mamy ten sukces, to pełen będzie wykonany całej inwestycji. Ale podkreślam jeszcze, to są złożone wnioski, nie otrzymamy pieniędzy. Tak jak innych naborów. Po prostu próbujemy zdobyć pieniądze. Rozszerzyliśmy, bo mogliśmy nie podejmować tej uchwały, mogliśmy zrobić to tylko dla siebie. My wyszliśmy na zewnątrz, żeby wszystkim dać czas, że pracujemy wszystkie obiekty zabytkowe, próbujemy pomóc właścicielom wszystkich obiektów zabytkowych na terenie gminy. Tak, to wygląda. Czyli podajemy rękę w ten sposób. Jak będzie dalej, zobaczymy pod ogłoszonym gminą. Kiedy będą, też jest ciężko powiedzieć. W tym okresie już została podpisana umowa na świadczenie usługi doradczej do gminy obecnej gminy 4674 zł. Jesteśmy na etapie, ciągle na etapie dostosowywania urzędów dla osób niepełnosprawnych. To ostatnio priorytety, które zajmują, ale też byśmy chcieli, żeby nasz urząd był odpowiednio dostępny dla wszystkich. Proszę Państwa, jeszcze a mianowicie, jeżeli chodzi o pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla szkolska Wójkowo, Biuro Rozwoju Realizacji Projektów Budowlanych Kolejów ma kwotę brutto 45 tysięcy. Jeżeli chodzi o garaż wykonawca, być może już w tym tygodniu rozpocznie pracę. Plan budowy jest przekazany w każdym razie. Dalej, została podpisana umowa pełnienie inspektora nadzoru dla inwestycji, czyli budowy drogowych kanalizacji i sieci wodociągowej dla kontynuacji na przedłużenie ulicy Ostatniej, czyli tak jak kojarzycie, to drogi powiatowej Wilkowo-Kłodzany, czyli nie do samego końca, ale zgodnie z miejscowym planem, żeby to było gotowe. Teraz tak, została też podpisana umowa z panem Kraszczakiem Wojciechem, przewodniczącym budowlany, na zmianę sposobu użytkowania części budynków szkoły podstawowej i położonej. Już nie będę czytał szczegółów, chodzi o obwodnicę. To jest na kwotę 35 753 zł. A tam w przypadku sieci kanalizacyjnej 5 tysięcy. Gdzieś do tego wciąż było tam 2 tysiące. To są takie kontrolowe, jeżeli chodzi o wymagania samorządowe. Jeszcze jedna rzecz. To było podpisane w okresie koncesji z gminą Paskalem. Podpisane było na maskę wcześniej garaż dla OSP. Było grupą. Wspomniany wcześniej podpisane jest nadzoru. I tu jest kwota wykonana, 370 326 zł, tak jak wynikało to z przetargu. I proszę Państwa, w tym okresie, co z nimi, to są też umowy z gminą Wibel na
postawy. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, aż pewnie jeszcze nie wszystko, ponieważ jeżeli chodzi o wyniki, to nie zabrali się do nas. Wygodnie, nasza kasa dobrze ciągle trwa, dobrze się wypełnia. Informowano też w pewnym czasie, tworzyliśmy pracę na 300 tysięcy na modernizację oświetlenia, które były wybory. Proszę Państwa, trzymaliśmy 90% podatku środków zewnętrznych, 10% inwestujemy my. Oczywiście inwestujemy w ramy legowe, po to, żeby oszczędzać, a później mogli się dłużej zwiedzić. Nie chcę tu przesądzać. Mam nadzieję, że będzie to 252 na 300 lat. Czekam jeszcze na 30 urzędu marszałkowskiego, bo mamy 200 tysięcy. Jeżeli by się udało, to na pewno ta część oświetlenia by była najdłuższa, żeby mieszkańcy mogli sobie pożyczyć. Dzisiaj też prawdopodobnie dzisiaj zostanie podpisany na was projekt na ten projekt. A będziemy zwracać uwagę na projekt przedmiotowego modernizacji, że tak powiem, całego tutaj budynku wraz z wykorzystaniem budynku do tej strefy i takiego pożytkowania na tamtym funkcjonalności całości, jeżeli już ustalić do właśnie tutaj. To tyle rzeczy finansowych. A będzie też przyjeżdżać, chciałem się zwrócić do pana radnego, pana radnego, może czasami do pana Maskowskiego, to jest czas jego profesji zawodowej, ale zawsze jest jako radny, zawsze sprawy powiatowe tutaj gminne, dbała bardzo dobrze, szczególnie z obecnym panem radnym na czele, dlatego też prośba do pana. Jeżeli chodzi o inwestycje czy spółki, no to też byśmy powiedzieli wcześniej, ale jak mówiliśmy wysłuchani, robię, no nie są chyba Państwo ze szpitą, są bardzo zdrowe z Boczowa. Generalnie jest to jeden do jednego pół, ten stosunek na tyle do szerokości. Efekt jest taki, że po pierwszych wielkich deszczach bardzo dużo mieszkańców wylądowało z Bocza, mieszkanie na Boga Jodowa. Bo jeżeli będzie większy też, jak wiecie, jeżeli będzie większy, to wtedy będziemy mieli zamówione cały wymogu. A jak będzie zamówione cały wymogu, to zaraz będzie przepusty. Też uważam, są uzasadnione zbyt głęboko, bo mogą być wyżej, które mogą być też krótsze. Ale nie wiem, jak to wygląda. Mniejszy projekt będzie teraz jest taki, że źle to jest. Tak samo też może proszę o informację panu prawnym, który tej sprawie, bo no to już jest tak, niestety przestrzega, ale trzeba to myśleć co dalej. Gdyby przepustki były wyżej osadzone, można by zrobić budżetowo, a mogły być wyżej, bo to zmienionego jest nieco, ale to już rzecz wpływa. I teraz kwestia jest taka, że skargi do tego są bardzo zdrowe. To teraz się dzieje. Mogę czytać jak zdjęcia, ale bardzo ważne, że to jest dziwna ta sprawa. Uczelnie jakoś sztuczna na zjazda, ale też potrzebne wszystko, że pan radny. Dalej, jeżeli chodzi o zjazd na końcu asfaltu, liczyliśmy, że tak będzie dowiedziona propozycja liczna, to jest na 8 metra i ostatni. Jak się zjeżdża do asfaltu, najpierw jest mocne zadolenie w górce, znaczy mocne, wyczuwalne zadolenie, po to, żeby znów jechać na górkę, czyli na ten normalny poziom szpilu. No warto by tam dołożyć trochę kluczna, czyli ten szpil z kamieniem takim ostrym, żeby zjeżdżać, czyli to zrobić. Raz z górki, raz na górkę, i tak uważam na jałosa. No i cóż, ja przedmawiałem z panem starostą swojego czasu, z pewną rozmową, dalsza część, bo ten pozostały odcinek, i jeszcze tak nie jak jestem
tego, co ja kojarzę chociażby na czasy naszych konwencji. Wtedy nawet czego już tam wyroczne po czasie zrobiły wysokie, bo właśnie tam po bardzo razy bardziej przynajmniej ziemi i przerywania to sens, a wtedy teraz wjeżdżam ciągu, który jest z tej pracy, który jest to bardzo wyciągane na to głosy, to jest to wnętrzlarce. To jest z tej strony prośba i kolejna z tego czasu publicznego pana starosty wspólnie w ostatnim spotkaniu padło mam nadzieję, że tak mówię, czy ulica na rynku chociażby tych trzech odcinków na trasie na górki tam trzech okolica gminy. Ale prośba, żeby tutaj przyspieszyć, żeby chociażby ten odcinek bezpośrednio z ośrodkiem kościoła również dostanie dokumentację, powinno nam już co robić. Tam trzeba było wydane na prawo 50 metrów maksymalnie na środek i idąc dalej też trzeba stać się w tych dwóch miejscach pozostawnych, o których rozmawialiśmy. Też się sytuacja pogarsza, ale chyba najbardziej bezpośrednio w sensie z kościoła. Warto wtedy pomyśleć, bo mamy tutaj obietnic, trzeba tu się skończyć, tu się zrobi, tak nie znam szczelności, tu się zrobi. Tak się robi i robi, a te kawałki nadal zostają. Czekamy na prośbę, panie radny, do panu prawa. To właśnie tego gminy powiatowego na naszym terenie. Dlatego przy okazji poruszam teraz, że będzie tam trzeba na drugi, to będzie obietnica dla mieszkania, a tu jest też dobra okazja. Chyba jest skończony z tej informacji, czy byłem w środku, to jakiś tam kolejny przejść. I dlatego też akurat się skupiłem na tym terenie, ale każdy kolejny nasz gminy też chyba ma swoje. Myślę, że ktoś będzie do organizacji się zastanowić, czy może bezpośrednio przestało działać, czy bezpośrednio to starostwa. Muszę apelować, żeby to naprawdę bieżące chociaż można było wykonać. Moi drodzy, tak na koniec mojego wystąpienia chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na maj, znaczy tak naprawdę to jest kwietnia i początek maja, który w tym roku jest wyjątkowo strażacki w naszym gminie. Bardzo wyjątkowo. I moi drodzy, jeżeli chodzi o 30 kwietnia, godzina 11.30, to po kolei. Zapraszam serdecznie na gminę Pogodnia Strażaka. Połączony już z 15-lecia w kontekście Straży Pożarnej w Lidowie, ale też w uroczystym świętowaniu motorzowym pożarniczym, która jako jedna z trzech funkcjonariuszy na terenie. Cieszę się, że strażacy podjęli tę tradycję i zaproszenie Pogodnia Pożarnej Gminy Pożarniczej zaowocowało właśnie przelewnym czynami. Ta będzie na uroczyste świętowanie właśnie w Lidowie. Proszę Pana Prezydenta, proszę też mieszkańców, bo od strażaków często to zależy, jak szybko, jak sprawnie będzie ratowana nasza gmina. I to jest taka doskonała okoliczność, czyli swoją obecnością na przyświętej 11.30, 30 kwietnia w Lidowie i potem uczestniczyć w uroczystościach, żeby pokazać gminę, że czysto ważny, czyli oceniam serdecznie zapraszam. A ponieważ jest to udział małego strażacki, 4 razy do 160 km, jak czego celu jest straży, dotyczy straży pożarnej na górkach, która w 2018 roku ma już wielką remizę, zaplecze ma wielkie zawodowe układy stosowane na górkach wokół, wobec tego uważam na górkę na świecie. I bardzo się cieszę. Moi drodzy, w tym roku, a mianowicie 6 maja o godzinie 14, tam na miejscu przemkłowo, uroczystą przemkłową, z myślą uroczystości. A jakie? A na 50-lecie istnienia Straży Pożarnej na Górkach, ale co dla mnie bardzo istotne, a nie będę też to funkcjonował, będzie wyłączone z uroczystym na Bata Sztandara. Moi drodzy, nie musimy tego mówić, ile w przyszłości, obecnie, na przeszkodę. Dla każdej.
cieszę się, że kolejna jednostka w naszych kabinetach pod nasz kandar podłączony się wydała i będzie było czyste na ten nasz kandar. I co jeszcze oznaczać, w innym lecia zdarzają się dość często, bo na ten nasz kandar zdarzają się dość rzadko. Tym bardziej serdecznie zapraszam, bo tym grupom będzie równie wyrażeni. My wszyscy, mieszkańcy, nieradni, oczywiście właśnie tej uroczystej. Także druga data to 6 maja, godzina 14 i rozpoczynamy świątkowego, który właśnie na placu przyjęcie to jest pomału. Proszę bardzo, pamiętajcie, w ten sposób rozprzyjmy naszych kolegów. Pan wiceprezes chce zabrać głos? Może mikrofon. Ale u nas nie słychać. Nie słychać. Książki przekażę, ja rozumiem, że działacie Państwo do jednego garnka, także koleżanka to... No, zabrakło mi słów. Przekażę dalej, ale Pan Janek tu przyniósł nam skarbonkę. No, także wszystko będzie, także uważam, że coraz mniej tych pieniążków będzie do zebrania. No, czyli nie jest źle, myślę, bo że aha, czyli myślę, że jak coś, to do koleżanki się tutaj zwróci, Agatki Pijankowskiej, która jest na miejscu i wtedy, a może ktoś się jeszcze pokusi, także, no to bardzo się cieszę, że pan wiceprezes jest zadowolony. Ale panie prezesie, oby więcej takich ludzi jak my tu radni. Dobrze, wracamy do porządku obrad. Radny powiatowy, proszę bardzo. Dzień.
delegacja ma być troszkę większa i na tym dokumentacja zdjęciowa jest zrobiona, wywiad środowiskowy z mieszkańcami jest zrobiony, wszystkie uwagi ludzie przekazali. Myślę, że ja ze swojego punktu widzenia mówię, że tak, a co teraz zrobi inspektor i dyrektor, co już panowie na waszym czasie to sobie co do drogi tej przyszłości, ja pan zgodnił się z panem starostą, że w trzech miejscach, jak tu nie byliśmy, to jest uzgodnione między panami starosta, co mamy się trzymać, bo co to dał przyświadczenie. Więc to uzgodnione będzie zrobione, że myślę, że to jest tylko kwestia teraz. Szkoda, że jak te maszyny były jeszcze na mukach, nie zrobili tego od razu, ale obietnica mamy, że droga będzie robiona, a droga będzie robiona bardzo szybko tutaj zrobiona, więc wszelkiego to tam trzeba i to będzie poprawne. Taka jest umowa między dżentelmeństwem, między panami. Ja bym świadczył się rozmowy, bo się tam tak być. Natomiast pytanie. No to nie to samo, dlatego mówię, bo umów było wiele, już zobaczyłem na przestrzeni lat i tak przemykał czas. Dlatego zwracam się do panów prawnych, bo cieszę się, że mamy dwóch z terenu gminy Bułkowej, jest to okazja, żeby wspólnie działać i przypominać. Są jeszcze w tym momencie w Bułkowie, w Stadzie, proszę Państwa, że
nie da się wszystkiego zrobić na górze zrobić. Zobaczymy, jak będzie w przyszłych latach. Przypuszczam, że może być podobnie jak wyciągnięcie kabeli dla gmin, dla których funkcjonowało gospodarstwo. Pamiętacie, że to też kabel, że okazało się, że zapotrzebowanie jest kilkudziesięciokrotnie, jak niestety trochę większe w skali kraju niż zabezpieczenie średnie. Ale myślę, że dzięki temu rządzący mają taki obraz, jak to wygląda. Nie wiem, czy to finansowane, nie, ale zobaczcie, w drugim naborze już nie się udało. I dlatego będziemy zgłaszać konkurs na tą organizację lokalną przeszkolenie ścieki w miejscowości Osiek, tam gdzie jest osiedle mieszkaniowe. Tutaj niestety przestaną po prostu, znaczy sklep, czy tam naprawdę niestety ja bym miał rację, że sytuacja może być podobna, że okaże się dopiero po dłuższym okresie, że te wnioski, jakie są zapotrzebowane, to też nie wszyscy zrobili wszystko. Na pytanie, jak to co może być, ale na pewno nie będziemy opuszczać tutaj żadnej instytucji naszej, która będzie zabytkowej, tym bardziej przy takiej zależności się od 58% do 2%. Zgodzę się, że mogą być przypadki, że po przetargu pokażę się, że nie trzeba być w tym prawie, co tam 20%. Dlatego na pewno będzie tu jakieś kolizje i nawet będą duże prawie też problemy. To różne przypadki. Czy wszystkie karty zostały uzgodnione, czy wszystkie realia zostały też uzgodnione. Na karty, na jego dwie karty też kolizje. To czasami rzeczywiście jest to, żeby to zweryfikować. Ale kolejne rzeczy to nie robiły, bo na czasach były lekkie i ciężkie. Z Urzędu Marszałkowskiego dotyczy tylko sieci, rejonu sieci ratownictwa, ratownicze gaśnicze, czyli w naszym przypadku dotyczyć może tylko jeden z nich, tylko tak, jak jest to dla różne rodzaje ratownicze, bo może też to jest na środku, ale jedno z tego. Ten wniosek jest bardzo wielokrotny, co do tego, co będzie wykonane. Będziemy się cieszyć na te pieniądze, bo to będzie oczywiście 6 lat. Jeżeli mamy takie 15% to jest tylko prawo własnego, to jest to prawo wykonane dla tych pracowników. I jak najbardziej, aczkolwiek nie znaczy, że wniosek jest mówiący. Nawet nie będzie wykonywać, jest dużo mówiący, ale jeżeli to ma możliwości, jak to będą podjąć decyzję, jak to jest rozstrzygnięte. Zobaczymy to w przypadku. Tego przypadku nie ma, bo jeżeli się pojawiają szanse, my przynajmniej będziemy budżet, żeby zrobić to jak najlepiej. I nikt już nie poważa. W tym przypadku musimy pojawiać się również w tym procesie, że również zostanie do sieci. Bardzo się dziękuję panu premierowi za zainteresowanie. Chyba to każdy z macie jest na radę. Dziękuję.
Żadna grabaczek. 50 po pół. Jeżeli nie, to jeszcze moja taka prośba, to nie moja prośba, ale mieszkańców, którzy przede mnie chodzi mi o remont drogi Biłkowo-Radanowo, to powiatowo. I głównie o drzewa, bo rolnicy, którzy no, w czasie żniw, czy ogólnie są zwierzęta coraz większe i mówią tak, samochodem, tak, widać, ale jak te drzewa się zadzielenią, no to załóżmy 3 czy 4 drzewa przy danym skrzyżowaniu obcięte, to nic nie dają, bo te, które rosną dalej, po prostu zasłaniają i nie widać. A teraz, jeżeli ta droga będzie naprawiona, no wiadomo, że pomimo ograniczeń będą jeździć szybciej. Jeżeli by była taka możliwość, to tu jest moja prośba do pana radnego o to, żeby przypilnować to, bo wcześniej problem był zgłaszany do rejonu drog w Podanowie, no to tym sugerowali się, że jak droga będzie naprawiana, to wtedy drzewa będą podcięte. Nie, to jest to, co jest.
mówię, że pieniądze to nic w porównaniu z życiem ludzkim. I jeżeli już nie ma więcej, to się pewno to nie wie. Proszę nie podpowiadać mieszkańcom, bo w końcu wcale trzeba się być przyjęli. To już poza sesją może. Proszę Państwa, w związku z tym, że wyczerpały nam się tematy, podejrzewam, że po sesji jeszcze będzie dużo do powiedzenia. Dziękuję Państwu za udział w obradach i zamykam 10. sesję Rady Gminy Burkowa.